W dzisiejszym odcinku Spotkania z pisarzem rozmawiam ze znanym śląskim literatem Leonem Wantułą, laureatem tegorocznej Nagrody Poglądów. Leon Wantuła mieszka w Chałowicach koło Rybnika, tam również pracuje jako technik górnik. Z tym najpopularniejszym na Śląsku zawodem związany jest już blisko ćwierć wieku. Jego działalność literacka rozpoczęła się w roku 1962. Określono pana kiedyś mianem nowego Morcinka. Ja uważam, że twórczość Morcinka jest niepowtarzalna, zamknięta w jego osobowości, w jego specyficznej twórczości. Ja mogę być z nim spokrewniony poprzez temat, jaki wspólnie uprawialiśmy. To znaczy, on wywodził się ze środowiska górniczego i bardzo wiele utworów górnikom poświęcił. I ja wywodzę się z tego zawodu, z tego środowiska. I dotychczasowe moje książki też obejmują temat górniczy. Ale ja nie jestem nowym Morcinkiem. Jeśli chcę być czymkolwiek, to Wantułą. Jako twórcą, autorem moich książek. Żeby nikt nie nazywał mnie nowym Morcinkiem, bo to jest właśnie przypisywanie jakiejś próby naśladownictwa. A to nie brzmi pięknie o autorze książek. Czy pana zawód jest jedynym inspirującym czynnikiem w twórczości pisarskiej? No ja sądzę, że to środowisko ogromnie ciąży na mojej świadomości. I bez wątpienia najwięcej doświadczeń zebrałem właśnie w tymże środowisku górniczym, w otoczeniu kopalni, w tym krajobrazie śląskim tu. Niemniej jednak ono samo nie sprawiło, że zacząłem pisać. Zaczęła się sprawa raczej od czytania, od uczęszczania na spotkania literackie, choćby nawet na spotkania z Gustawem Morcinkiem, na próby uprawiania plastyki, na próbach poetycznych, na szczęście niezwykle nieudolnych. No i wreszcie to przejście z bagażem doświadczeń zebranych w górnictwie, bo przecież ponad ćwierćwiecze już przebywam jako pracownik górnictwa w tym środowisku. Ten bagaż zaciążył w sposób niewątpliwy na specyfice moich książek, na ich treści. Czy ma to znaczyć, że nigdy nie próbował pan się oderwać od tematyki związanej z górnictwem? Usiłowałem dokonać tej sztuki. Udała mi się tylko częściowo. Z tym, że ponownie sięgam po taką próbę i chcę...